Jesteśmy w świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie. Zaczyna się Kongres Kultury i Komunikacji, już druga odsłona. Jest to inicjatywa, która właściwie zaczęła się w naszej świetlicy. Spotykamy się tutaj z licznymi stowarzyszeniami z Cieszyna, które mają potrzeby, żeby zainicjować dyskusję na temat kultury, która włączyłaby też obywateli do współdecydowania o tym, co dzieje się w naszych instytucjach, co dzieje się w organizacjach, co w ogóle dzieje się w mieście w tym obszarze. Za moment będzie pierwsze spotkanie robocze w ramach spaceru edukacyjnego, na które zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji kultury w Cieszynie i będziemy zastanawiać się nad tym, co można zmienić w ich instytucjach, czyli co zrobić, żeby one były bardziej włączające, co zrobić, żeby ludzie mogli mieć jeszcze większy wpływ na to, co w nich się dzieje, bo zależy nam, żeby one były też dla mieszkańców, a nie tylko same dla siebie. Z tego powodu, że tu studiuję i jestem na trzecim roku animacji, a dziś mamy jedno ze spotkań w krytyce politycznej, które będzie dotyczyło edukacji kulturalnej w tym mieście i może właśnie rozwoju kulturalnego, który ma tu miejsce bądź nie. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni tutaj przez świetlicę krytyki politycznej, aby rozmawiać o edukacji kulturalnej. Wydaje mi się, że jest to jeszcze temat o tyle istotny, że prócz tych funkcji klasycznych, a więc odbiór sztuki, kompetencje odbioru sztuki i aktywne uczestnictwo w kulturze, edukacja kulturalna to również propagowanie i upowszechnianie dobrych standardów obywatelskich. Było warto tutaj przyjść, ponieważ mogłyśmy zastanowić się, dlaczego biblioteka nie trafia dla takiej grupy jak licealiści i studenci. Głównie studenci właśnie. I dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób mogłaby to zmienić, czego studenci by oczekiwali. Ja nie jestem z Cieszyna, dlatego takie spotkanie na pewno bardziej rozszerza mi działalność tutaj tych instytucji, ale też mam porównanie z instytucjami, które działają w moim regionie. No i trochę mnie zdziwiło to, pomimo tego, że to jest taka... Ja byłam na spotkaniu na temat teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie i zdziwiła mnie taka zamkniętość tej jednostki, pomimo tego, że jest jednostką dopaństwową. No i rozważaliśmy ten temat i myślę, że dało mi to dużo do myślenia, że to jest problemem w ogóle w instytucjach, że często działają tylko tak bardzo hermetycznie, a w dzisiejszych czasach, gdzie jest bardzo duży wybór instytucji, żeby ona dobrze działała, no jednak musi być otwarta na wszystkich widzów. To jest raz, no a dwa, brak współpracy. Żyjemy razem i to też jest chyba ważne, żeby ta współpraca pomiędzy instytucjami była, bo razem tworzymy kulturę. Cały czas spotykamy się w dość określonej grupie osób z bardzo określonym podejściem do kultury, określonymi wymaganiami. I to jest ta grupa, o której ja też powiedziałam, że ona nie znajdzie zaspokojenia w Domu Narodowym i nigdy go tam nie znajdzie, ponieważ ilość kompetencji, jaką Dom Narodowy musiałby wzmocnić, jest po prostu za duża. Ale też nie szanujemy do końca i trochę mam wrażenie tutaj czasem w taki niefajny sposób traktuje się takiego zwykłego cieszynianina, który ma dość podstawowe potrzeby związane z uczestnictwem w kulturze i dla swoich dzieci wystarczy mu, że właśnie pójdą na zajęcia z ceramiki, czy czegoś bardzo prostego i to jest powód na przykład, dla którego jakby potrzeba, którą Dom Narodowy spełnia i dla mnie jest ważne to, że jest też właśnie taki obszar potrzeb, o którym ja nie do końca wiedziałam, bo też jakby nie jestem w tej sytuacji, nie miałam tej świadomości, a dzięki temu spotkaniu mogłam się na przykład o tym dowiedzieć. Wiem, że to pewnie nie będzie nigdy jakoś szczególnie docenione przez osoby zajmujące się kulturą, ale dla mnie jest to bardzo ważne. Taka edukacja bardzo, bardzo prosta i pierwsze kroki w kulturze.
wartość instytucji kultury w Cieszynie i okazję do tego, żeby usłyszeć głos osób, które są potencjalnymi odbiorcami tej oferty kulturalnej czy edukacyjno-kulturalnej, jest bardzo istotne. Dzisiaj mam wrażenie, że wybrzmiały pewne sugestie potencjalnych uczestników, którzy do tej pory nie uczestniczyli bądź w ograniczonym stopniu uczestniczyli w ofercie kulturalnej, to ten głos dla zarządzających instytucją kultury powinien być bardzo poważnie wzięty pod uwagę, dlatego że instytucje kultury nie są jakby same dla siebie oczywiście, natomiast funkcjonują w środowisku, gdzie działają dla danej społeczności. Fajnie jest to, że jakaś instytucja posiada już określoną grupę odbiorców, natomiast ważniejsze jest to, żeby potencjalnie wykluczonych osób związanych z działalnością kulturalną zachęcić do aktywności kulturalnej w tym względzie. Dlatego uważam, że to spotkanie dzisiejsze i dwa kolejne dni są pewnego rodzaju szansą na to, aby usłyszeć dwie strony, argumenty i gdzieś znaleźć pośrodku możliwość wspólnego decydowania o tym, jak kultura w Cieszynie może wyglądać.